Premier nie pojawił się na sali, chociaż tak chętnie opowiadał na konferencji prasowej, jaki to wspaniały czas nastąpił dla kobiet. Ale kiedy trzeba się zmierzyć z dyskusją parlamentarną, premiera nie ma. To przypomina poniekąd ten modus operandi prezesa partii rządzącej, który na widok protestów kobiet wezwał policję, żeby wieloma kordonami chroniła jego dom. A premier? Premier Rzeczpospolitej nie ma odwagi przyznać, jak przez ostatnie 7,5 roku Polkom w Rzeczpospolitej uczyniono piekło, smutek i wykluczenia. Właściwie to piekło zaczyna się od początku, kiedy Polki myślą o tym, żeby mieć dzieci, coraz częściej się boją, bo rządy PiS-u doprowadziły do ograniczenia dostępu do lekarzy ginekologów. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Coraz mniej poradni, coraz mniej lekarzy. Lekarze boją się udzielać porad, boją się zapisywać antykoncepcji, boją się świadczyć często podstawowych świadczeń. Polki boją się rodzić dzieci, szczególnie od czasu haniebnego wyroku pseudotrybunału, który prawo do bezpiecznego przerywania ciąży kompletnie w Polsce zlikwidował. Kobiety przechodzą dramaty. Premier Morawiecki dzisiaj stchórzył, a przedstawiciele rządu nie powiedzieli nic, by móc się do nich odnieść. Więc opowiem wam o rządowym spocie, w którym mowa, jak to polski rząd wspiera kobiety, jak dba o nasze Polek zdrowie i bezpieczeństwo. No, muszę przyznać szczerze, że musiałam obejrzeć go dwa razy, bo takiej pogardy i takiej propagandy jednocześnie nie widziałam już dawno. W 73 sekundy pisowska władza pustymi sloganami próbuje wmówić nam, kobietom, jak o nas dba. Panie Morawiecki, panie koleżanki może doniosą panu premierowi, o wyjątkowości kobiet nie trzeba robić spotów. My wiemy, że jesteśmy mądre, odważne, silne, pracowite i przedsiębiorcze. Ale wiemy też, że jesteście rządem, który gardzi kobietami i kobiet nienawidzi. Dla was, dla PiS-u, godność, wolność, zdrowie i bezpieczeństwo kobiet nie miała i nie ma żadnego znaczenia. Wy na te, które walczą o swoje obywatelskie prawa, wysyłacie kordony policji i wspieracie kobiety gazem i pałkami teleskopowymi. Ale zbliżają się wybory i przypomnieliście sobie, że przecież możecie skorzystać z największej inwestycji, jaką zbudowaliście w czasie swoich rządów – z propagandy. Rząd w sprawach kobiet niczym diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam przedzwoni. Przez prawie 8 lat jesteście konsekwentni w odzieraniu Polek z godności i odbieraniu praw i niszczeniu poczucia bezpieczeństwa. Zabraliście dostęp do antykoncepcji awaryjnej i badań prenatalnych. Zniszczyliście edukację seksualną, promujecie klauzulę sumienia, wdrożyliście rejestr ciąż, nie realizujecie konwencji antyprzemocowej, zlikwidowaliście dofinansowanie do in vitro, pozbawiliście dofinansowania organizacje kobiece, które od lat pomagają kobietom i je wspierają. A minister zdrowia z naszych podatków wydał miliony złotych na realizację programu W stronę dojrzałości, z którego młodzież dowiadywała się, że prezerwatywy są rakotwórcze, że antykoncepcja powoduje depresję i raka, a zarodek woła do kobiet: przyjmij mnie. Rząd wydał też kolejne miliony na spot reklamowy o rozmnażających się królikach, który miał zachęcić Polki i Polaków do prokreacji. Pamiętacie jeszcze o tym? No jasne, że nie chcecie o tym pamiętać, ale dzisiaj wszystkim przypominam. A nade wszystko wyręczyliście się sterowanym przez Kaczyńskiego pseudotrybunałem konstytucyjnym i zaostrzyliście ustawę antyaborcyjną, która zmusza Polki do heroizmu, która skazuje Polki na śmierć, taką jak śmierć pani Izabeli z Pszczyny i pani Agnieszki z Częstochowy. Rozpocznę od tego, że jestem kobietą, może dzisiaj w spodniach, ale jestem kobietą, czuję się kobietą i jestem z tego dumna. Natomiast totalna opozycja z nas kobiet próbuje zrobić po pierwsze jakby osoby niepełnosprawne, które nic nie potrafią, wszystko trzeba im załatwić, a walkę o prawa kobiet, szanowne panie, ograniczacie do walki o antykoncepcję, do prawo do aborcji, czyli do zabijania dzieci, które się już poczęły, i krzyczycie jednocześnie, że tak mało dzieci się rodzi. Jeszcze jedno, dzisiejsza debata, sam początek, to jest prawo do bezpłatnej, do finansowania, do produkcji człowieka, czyli do procedur in vitro. To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze, duże nakłady finansowe, o których tu
tu były mówione, właśnie kieruje na walkę z niepłodnością. I co jeszcze jedno bardzo ważne, chciałam się odnieść do emerytur, o których tu była mowa. To Prawo i Sprawiedliwość docenia kobiety poprzez wprowadzenie emerytury Mama 4+, ale także to Prawo i Sprawiedliwość kobietom przywróciło wiek emerytalny do 60 lat, a nie tak jak państwo kazaliście pracować Pani nam do 67 lat. Dziękuję bardzo. Pani poseł, dzieci poczęte metodą in vitro to nie jest produkcja i za tę wypowiedź wszystkie zgłaszamy panią do Komisji Etyki. Te dzieci są kochane. No drogie panie, konferencja pana premiera na temat sytuacji kobiet w Polsce była świetnym posunięciem, była naprawdę uświadomieniem szerokiemu społeczeństwu, że kobiety w Polsce to nie tylko lewicowe feministki. Więc to jest pierwsza rzecz. Uważam, że należę do konserwatywnych feministek i nie zgadzam się z paniami. Jako konserwatywna feministka z moimi koleżankami realizuję programy rządowe, które dotyczą sytuacji kobiet. I przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości sytuacja kobiet na rynku pracy uległa poprawie zdecydowanej. W zasadzie w obszarze opieki nad dziećmi ułatwień też uległa poprawie. I mało tego, nie walczymy z mężczyznami, my mężczyzn kochamy. I oni nas, drogie lewicowe feministki.